Czy można było ratować Żydów zanim zaczęła się jeszcze Druga wojna światowa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postanowiłem Państwu opowiedzieć historię rejsu niemieckiego liniowca St. Louis z Hamburga do Hawany w maju 1939 roku, na pokładzie którego było 937 niemieckich Żydów. Ta historia Dobrze pokazuje, jak rzeczywiście wyglądała polityka Zachodu wobec Żydów w przededniu Holokaustu. Było późne popołudnie 13 maja 1939 roku. Gdy niemiecki liniowiec St. Louis wypływał z portu w Hamburgu, zamierzając dotrzeć do kubańskiej Hawany, na jego pokładzie było 937 niemieckich Żydów, którzy postanowili wydostać się z III Rzeszy. Wszyscy mieli za sobą prześladowania reżimu Hitlera, a wielu z nich Zaliczyło więzienia i obozy koncentracyjne. Aby znaleźć się na pokładzie St. Louis, wydali krocie. Sam bilet do Hawany kosztował od 500 do 800 marek. Do tego musieli uiścić opłatę w wysokości 230 marek za ewentualny powrót do Trzeciej Rzeszy, chociaż nikt tego nie przewidywał. Oprócz tych kosztów musieli wyasygnować jeszcze. Kolejne kilkaset marek na kubańską wizę tranzytową. Pasażerowie St. Louis zamierzali przedostać się z Kuby do Stanów Zjednoczonych, gdzie wielu z nich miało krewnych i znajomych. Mieli już nawet promesy amerykańskich wiz pobytowych, a ich nazwiska figurowały na amerykańskiej liście imigracyjnej. Gdy statek odbijał od hamburskiego nabrzeża, fotografowie Ministerstwa Propagandy III Rzeszy robili pasażerom zdjęcia, które miały zostać opublikowane w prasie. Te zdjęcia miały dowodzić tego, że w III Rzeszy wcale nie prześladuje się Żydów, bo jak widać na tych zdjęciach, mogą oni swobodnie opuścić kraj. Rejs niemieckiego liniowca do Hawany był tak naprawdę operacją nadzorowaną przez Główny Urząd Bezpieczeństwa III Rzeszy oraz niemieckie Ministerstwo Propagandy. Gdy statek opuszczał wody terytorialne III Rzeszy, większość jego pasażerów była przekonana, że mają już za sobą najtrudniejszy etap tej podróży. Nie wiedzieli, że dopiero teraz zaczyna się dla nich prawdziwa Gehenna. Z Hamburga St. Louis popłynął w stronę kanału La Manche, a następnie zaczął kierować w stronę Zatoki Biskajskiej. Po drodze zawinął jednak na chwilę do portu we francuskim Cherbourg, gdzie wysiadła jedna z pasażerek statku, która postanowiła udać się do Belgii. Gdy St. Louis był na środku Atlantyku, jego kapitan, Gustaw Schroeder, otrzymał depeszę. W tej depeszy informowano go o tym, że prezydent Kuby, Federico Laredo Bru wydał właśnie dekret zakazujący przyjmowania na Kubę żydowskich imigrantów. A to oznaczało, że kubańskie wizy tranzytowe pasażerów St. Louis straciły swoją ważność. W depeszy komunikowano również Schroederowi, aby płynął Szybciej w stronę Kuby. Prawdopodobnie zakładano, że zanim dekret prezydenta BRU wejdzie w życie, uda się jeszcze wysadzić pasażerów St. Louis w hawańskim porcie. Po jakimś czasie, informacje podane w depeszy, jaką otrzymał Schroeder, przedostały się do pasażerów. To spowodowało, że atmosfera na statku zrobiła się napięta. Wielu pasażerów St. Louis napawała przerażeniem perspektywa ewentualnego powrotu do III Rzeszy. A to spowodowało, że zaczęły się dramaty. Kompletnie załamany profesor Moritz Weiler niespodziewanie zmarł. Pomocnik kucharski Berg w akcie desperacji wyskoczył za burtę okrętu. Wielu innych pasażerów St. Louis myślało o podobnych krokach. 27 maja 1939 roku liniowiec St. Louis stanął na redzie portu w Hawanie, ale kubańskie władze nie pozwoliły wysadzić jego pasażerów na lądzie. Kubańscy funkcjonariusze skrupulatnie pilnowali tego, aby żaden z pasażerów nie opuścił statku. Po jakimś czasie w stronę liniowca St. Louis popłynęły niewielkie wiosłowe łodzie, w których byli znajomi i krewni pasażerów. W jednej z takich łodzi był Max Aber, który oczekiwał na swoje dwie małoletnie córki, Ewelin i Renate. Ale kubańscy policjanci nawet jemu nie pozwolili odebrać swoich córek. To wszystko sprawiło, że pasażerowie liniowca byli kompletnie załamani. Wielu z nich zaczęło myśleć o samobójstwie. Na taki krok zdecydował się Max Lewe, wyskakując za burtę statku, ale zdołano go uratować. Na taki krok zdecydował się również lekarz Fritz Hermann, który postanowił strzyknąć sobie truciznę, ale jego również odratowano. W zaistniałej wówczas sytuacji kapitan Schroeder. Postanowił wprowadzić na statku całodobowe patrole, które miały wypatrywać kolejnych potencjalnych samobójców. Na pewno był to jeden z najbardziej dramatycznych momentów w całym rejsie liniowca St. Louis, ale nie ostatni taki moment. Informacje o dramatycznym położeniu pasażerów niemieckiego liniowca St. Louis. Zaczęły przedostawać się do opinii publicznej. Wiele amerykańskich gazet wystosowało apele do opinii międzynarodowej, aby zorganizować dla nich pomoc. Ale jedynym wymiernym skutkiem tych apeli były zorganizowane w ich obronie demonstracje w Waszyngtonie, Nowym Jorku i Chicago. Świat Zachodni milczał w tej sprawie. Milczał prezydent Stanów Zjednoczonych. Franklin Delano Roosevelt. Milczeli również przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii. Po pięciu dniach postoju na redzie portu w Hawanie, kapitan liniowca St. Louis, Gustav Schroeder, otrzymał polecenie kubańskich władz, aby wyprowadził statek z kubańskich wód terytorialnych. I dokładnie rankiem, 1 czerwca 1939 roku. Schroeder zapuścił silniki i powoli zaczął oddalać się od kubańskiego portu. Postanowił płynąć w kierunku wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Po czterech dniach jego statek znalazł się na wysokości portu w Miami, w odległości, z której było dobrze widać miasto. To właśnie wtedy do liniowca St. Louis podpłynął kuter amerykańskiej Straży Przybrzeżnej. Która poinformowała kapitana, że nie ma zgody amerykańskich władz na to, aby statek wpłynął do portu. W zaistniałej sytuacji, Schroeder wysłał pilną depeszę do przełożonych z zapytaniem, co ma dalej robić. I po jakimś czasie otrzymał depeszę zwrotną, w której nakazywano mu płynąć z powrotem do Hamburga. I Schroeder musiał zastosować się, do tego polecenia. Zanim jeszcze niemiecki liniowiec zbliżył się do Europy, III Rzesza uruchomiła swoją machinę propagandową wokół tej sprawy. Minister propagandy III Rzeszy Josef Goebbels z nieskrywaną satysfakcją stawiał retoryczne pytanie. Jak można krytykować Niemcy, skoro cały świat widzi, że nie chcą ich inne kraje? Ale zachód milczał w tej sprawie. Powracający do trzeciej rzeszy pasażerowie St Louis mieli świadomość tego, że mogą to być ostatnie dni ich wolności, że gdy wrócą do trzeciej rzeszy, najprawdopodobniej zostaną umieszczeni w obozach koncentracyjnych. Aaron Pozner, który miał już za sobą piekło niemieckich obozów koncentracyjnych, Postanowił wzniecić bunt na statku, ale jego buntu nie poparli inni pasażerowie. I cały bunt Poznera skończył się zwykłą szamotaniną z obsługą statku. Kapitan Schroeder, aby uspokoić nieco pasażerów i zapobiec przyszłym takim incydentom, postanowił zakomunikować pasażerom, że postara się ich wysadzić w jednym z brytyjskich portów. Tymczasem w sprawie pasażerów St. Louis działania wzmogła żydowska organizacja Joint Committee, usiłując wywrzeć presję na zachodnie rządy. I te działania po jakimś czasie zaczęły przynosić efekty. Jako pierwsza, Belgia zadeklarowała, że przyjmie do siebie 200 pasażerów liniowca St. Louis. Po niej zrobiła to Holandia, która również zadeklarowała, że przyjmie. 200 kolejnych pasażerów. Pod wpływem Belgii i Holandii swoją postawę zmieniły również Francja i Wielka Brytania, które również postanowiły przyjąć do siebie pasażerów niemieckiego liniowca. Ta pierwsza postanowiła przyjąć do siebie 224 pasażerów St. Louis, a ta druga 288. Jednak w przypadku Wielkiej Brytanii ta decyzja zapadła dopiero po całonocnym posiedzeniu. Gabinetu premiera Neville'a Chamberlaina. Wszystkie wymienione kraje, decydując się jednak na przyjęcie pasażerów St. Louis do siebie, z góry zakładały, że będą chciały się jak najszybciej ich pozbyć, wysyłając do Stanów Zjednoczonych. Historia rejsu niemieckiego liniowca St. Louis z Hamburga do Hawany w maju 1939 roku. To nie jedyna historia, jaka wydarzyła się przed wybuchem II wojny światowej. Podobnie dramatyczne były historie rejsów francuskiego liniowca Flandre, brytyjskiej Orduny oraz kolejnego niemieckiego liniowca Orinoco. Zachód wcale nie chciał pomagać Żydom, pomimo tego, że byli oni prześladowani w III Rzeszy i groziła im śmierć. Dla Zachodu Żydzi. Byli obywatelami niższej kategorii, niepożądanymi, i dlatego wszystkie kraje zachodnie blokowały żydowską imigrację z Trzeciej Rzeszy. Tak było w Belgii, tak było w Holandii, tak było we Francji i Wielkiej Brytanii. Tak było również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, których potęgi zbudowali imigranci, w tym także żydowscy. Z kolei postawa Kuby była jedynie Emanacją postawy Zachodu wobec żydowskiej imigracji. Na pewno polityka Zachodu wobec Żydów w przededniu wybuchu wojny przyczyniła się do ich zagłady w czasie II wojny światowej. Zachód nie pamięta dzisiaj o tej polityce, bo wcale nie chce o niej pamiętać. W następnym moim filmie opowiem Państwu o kulisach przerwanej przez Polskę mobilizacji w sierpniu 1939 roku, tuż przed napaścią III Rzeszy na Polskę. Dowiecie się, dlaczego tak się stało i jaki to miało wpływ na wynik kampanii wrześniowej. Ten film zatytułowałem Przerwać mobilizację. Gorąco zapraszam do oglądania. Szanowni państwo. Dziękuję za dotychczasowe wsparcie mojego kanału, jak również za wszystkie komentarze, jakie zamieszczacie pod moimi filmami. Jeśli byście chcieli dalej wspierać kanał Zakazane Historie, wszelkie informacje dotyczące możliwości dokonania wpłaty znajdują się w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie subskrybuj.